Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Znakomite widowisko zobaczyli kibice zgromadzeni w niedzielne popołudnie w Mroczeniu. W spotkaniu 24. kolejki rozgrywek kalickiej międzyokręgówki Orzeł zremisował z SKP 1-1. W pierwszej odsłonie mecz był wyrównany, a wszystko co najciekawsze kibice zobaczyli w drugich 45 minutach. Gdy w 59. minucie Kamil Jurasik pokonał bramkarza przyjezdnych, wydawało się, że miejscowi zainkasują komplet punktów. Na bramkę Słupcy sunęły ataki, które w sobie tylko znany sposób miejscowi nie potrafili zamienić na gola. Piłka odbijała się dwukrotnie od poprzeczki. Wystarczył jedyny błąd wykorzystany przez Łukasza Pietrzaka, by w przyjezdnych odżyły nadzieje. Piłkarze trenera Wojciecha Hankę w końcówce mieli nawet akcję meczową, ale zabrakło im precyzji przy jej wykańczaniu. Emocji w tej drugiej połowie było dosyć sporo i te mecze, które jak ja kojarzę, gdy zawsze przyjeżdżaliśmy do Mroczenia, to zawsze w taki sposób wyglądały, że rzeczywiście, tak jak pan powiedział, pewnie były szalone i tych sytuacji Mroczeń stworzył sobie pewnie więcej, bo z racji tego, że straciliśmy bramkę, musieliśmy się troszkę odsłonić i tę sytuację do tego, żeby podwyższyć, gospodarze mieli, ale no, nam udało się co prawda jeszcze wyrównać, a też okazji do tego, gdybyśmy troszkę dojrzali się zachowywali, a na pewno ci zawodnicy, którzy tę sytuację mieli, powinni je wykorzystać i mogliśmy się pokusić też o to, żeby tutaj wywieźć 3 punkty. Po porażce z Ostrzeszowem uszło z waszej drużyny powietrze, że no, tak to wygląda, że nie wygrywacie? No, myślę, że chyba gdzieś w głowach piłkarze mają tą porażkę i to, że dla nas może nie tyle, że sezon się zakończył, ale że dogonić ich będzie już trudno, właściwie niemożliwe, więc myślę, że gdzieś to jest taki problem chyba ich mentalny, że w tych spotkaniach no, męczymy się i tych punktów nam zdobywać teraz jest trudno. Mecz niewykorzystanych sytuacji przez naszą drużynę. Graliśmy dosyć rozsądnie. Na nie ustrzegliśmy się błędu przy bramce, ale mieliśmy takie sytuacje, z których należało wynik podwyższyć, no ale niestety zawiodła skuteczność, czasami więcej spokoju, lepszej techniki, no i mogliśmy się cieszyć z 3 punktów wtedy. Mimo tej nieskuteczności to trzeba powiedzieć, że gra mogła się Orła podobać, bo na tle dosyć wymagającego rywala no, widać, że niektóre elementy no, już zaczęły tak funkcjonować, jak powinny. No rzeczywiście, dzisiaj, tak jak powiedziałem, graliśmy rozsądnie i więcej graliśmy piłką, więcej się pokazywaliśmy do grania i z tego rodziły się sytuacje bramkowe. No, przeciwnik, wicelider tabeli, wiedzieliśmy, gdzie są jego silne strony. No, tak powiedziałem, no, z jednej strony można byłoby się cieszyć, że jest remis z wiceliderem, a tu niestety jest tylko remis. Wiktoria Ostrzeszów w tabeli ma już 15 punktów przewagi nad Słupcą i może w Krotoszynie świętować awans. Słupca ma z kolei matematyczne jeszcze szanse na powrót do 4. ligi, ale musi także oglądać się na 3. od Olanowie. Orzeł Mroczeń na 4. pozycji.